Nie każda firma ma ten komfort, a z drugiej strony duże wyzwanie, żeby oferować produkt, który jest życiodajny. Takim produktem jest woda. Z jednej strony nie trzeba martwić się o popyt, a z drugiej strony istnieje gigantyczna odpowiedzialność za jej jakość i zdrowie odbiorców. O odcieniach tej odpowiedzialności porozmawiam z panem Pawłem Chudzińskim, prezesem zarządu spółki Aquanet. Panie prezesie, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego studia. Dziękuję za zaproszenie. Na początek, zanim przejdę do kilku pytań, które sobie przygotowałam, powiem o takiej mojej refleksji. Jak jechałam dzisiaj do studia rano, pomyślałam sobie o tym, w jakiej wyjątkowej sytuacji jest firma Aquanet. To znaczy, myślę o tym, że nie każda firma ma ten komfort, ale z drugiej strony też wyzwanie, żeby dostarczać produkty życiodajne. Taki bardzo istotny, w zasadzie najważniejszy dla naszego funkcjonowania. I chciałam zapytać, czy często sięga Pan do tej perspektywy, czy często Pan o tym myśli? Panie co? Nie, staram się tego nie traktować tak jako jakaś taka specjalna firma. Wodociągi są traktowane jak to czasami taka branża w pejoratywnym znaczeniu komunalna. I naprawdę sporo wysiłku musieliśmy włożyć, żeby nie tylko nas, ale to myślę, że to było największe wyzwanie naszych pracowników, żeby odciągnąć od tego przyzwyczajenia, czy też od takiego standardu, że my jesteśmy w jakikolwiek sposób wyjątkowi. Tak? Raczej staramy się od iluś lat wdrożyć raczej takie myślenie, że to jest klient, tak jak każdy inny klient, że zawsze staram się powiedzieć moim współpracownikom, pomyślcie, żeby klienta traktować tak, jakby po drugiej stronie ulicy miał inną firmę wodociągową. Raz się udaje lepiej, raz gorzej, więc staram się zdecydowanie nie myśleć, że jesteśmy wyjątkowi. To takie jest chyba dobry punkt do tego, żeby budować zaufanie do klientów. Jeżeli rzeczywiście traktujemy siebie jako konkurenta, gracza na rynku po prostu, który ma świadczyć jak najlepsze usługi, bo to chyba wynika też z tego celu świadczenia jak najlepszych usług, żeby traktować klienta jak najlepiej. Tak, znaczy tutaj zawsze oczywiście gdzieś jest jakaś, nie chcę powiedzieć gra interesów, ale konieczność takiego wyważenia racji. Z jednej strony bardzo nam zależy na tym, żeby klienci nas akceptowali i traktowali nas jako w jakiś sposób swoją własność, bo jesteśmy własnością samorządów, ale z drugiej strony w tej branży konieczne jest myślenie w perspektywie długoterminowej. Jak wspomniał Pan o tej długofalowej perspektywie, tym patrzeniu na wiele lat do przodu, to mi się momentalnie nasuwa skojarzenie o społecznej odpowiedzialności biznesu, która też ma takie założenie długofalowości. Czy rzeczywiście jest tak, że w pewnym momencie odpowiedzialność społeczna biznesu stała się jednym z priorytetów Aquanetu? Czy bardziej działanie trochę tak, trochę nie. Naszym priorytetem absolutnym i bezwzględnym jest dostarczanie dobrej wody. Ciągłe dostarczanie dobrej wody. Mówiąc po prostu, to jest rzecz, która ma nad sobą wszystko. Cała reszta jest wtórna. Natomiast po to, żeby można było funkcjonować w warunkach bądź co bądź lokalnych, nie ma możliwości odejścia od tych wszystkich, którzy nas otaczają. Zwłaszcza od ludzi. Organizacje pewnie też są ważne, ale nie aż tak bardzo, ale ludzie, którzy są naszymi klientami z jednej strony, ludzie, którzy są naszymi pracownikami i ich rodziny, ale też ludzie, którzy spotykają nas, mam na myśli nas, pracowników firmy, gdzieś tam na ulicy. Społeczna odpowiedzialność biznesu może w ten sposób nie jest skierowana na tu i teraz. To, jeśli ktoś woli traktować to stricte biznesową, to jest inwestycja na bardzo wiele lat. Budowanie zaufania i przyjazności otoczenia nigdy nie jest tak, że zwróci się jutro.
bardzo często nie można tego pomierzyć, ale można to odczuć. Myślę, że to też wynika z tego, że wodę w kranie każdy traktuje jak oczywistość, dopóki jej nie straci, prawda? Gdzieś tam jak woda płynie, to wszystko jest okej i czasami trudno to docenić. I myślę, że ta społeczna odpowiedzialność biznesu dąży do tego, żeby pokazywać tą wartość i jakby też wzbudzać w społeczności pewnego rodzaju to docenienie, rodzaj wdzięczności po prostu, że to jest. Panie, co, realizujemy taki projekt, nie jesteśmy tutaj wyjątkiem. Ale prawdopodobnie jesteśmy wyjątkiem, który to policzył. Na pewno się pani spotkała, pij wodę z kranu. Tak. I kiedyś prowadziłem wykład na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ktoś mnie zapytał, czy nam się to, mówiąc nieładnie, biznesowo spina. Nie spina się. Nam jako firmie absolutnie się biznesowo nie spina, ponieważ potencjalne przychody z tego tytułu nigdy nie równoważą kosztów, jakie ponosimy na tę kampanię. Ale patrząc na to z innej perspektywy, to się wielokrotnie spina na poziomie społecznym. Jeżeli zaczynamy przeliczać, ile butelek wody ludzie nie piją z plastikowych butelek, nie przepłacają za tą wodę, przepraszam za kolokwializm z tym przepłacaniem, bo to jest oczywiście innej jakości woda, i nie wyprodukujemy ileś plastiku przez to, to zyski z tego są, kiedyś liczyłem, 50 do 100 krotne spośród naszych klientów rocznie. W związku z tym, patrząc z tego punktu widzenia, to my traktujemy to jako jak najbardziej zasadne działanie po to, żeby ludzie na sposób zaoszczędzili. Ja kiedyś przeliczyłem, że jeżeli ktoś pił ileś tam litrów tygodniowo wody, a przestaje ją pić zupełnie, pije wodę z kranu, jest w stanie zaoszczędzić do 500 zł rocznie. Wspomniał Pan też o ludziach nie tylko wokół firmy, ale też w firmie. Myślę sobie, że dużym wyzwaniem jest zarządzanie takim zespołem. Mówi się o zarządzaniu zasobami ludzkimi, to jest takie określenie bardzo, chyba odległe. Kalka językowa, tak, brzydka, tak. Ale funkcjonuje. Dokładnie, funkcjonuje. Ja bym chciała zapytać o Pana perspektywę na pracę z zespołem, na współpracę z ludźmi. Jak duże to jest wyzwanie? Pracować z tak dużym zespołem. Mówimy tutaj o prawie blisko 900 osobach. No, biorąc pod uwagę też wszystkie spółki zależne, których kilka mamy, to jest grubo przeszło 1000. Czy to jest wyzwanie? Ja nigdy nie traktowałem tego, że to jest wyzwanie. Czasami są problemy, ale nie. Staram się nigdy nie traktować moich współpracowników jako podwładnych. Ja wykonuję jakąś funkcję, oni wykonują inne funkcje. Ja jestem do tego, żeby a. stworzyć im warunki, b. spróbować skoordynować te wszystkie ich wysiłki. I proszę mi wierzyć, że tyle radości, ile potrafią sprawić pracownicy, czasami zupełnie nieoczekiwanymi swoimi zachowaniami, a czasami to nie tak dawno miałem przypadek, gdzie człowiek jest po prostu dumny, że pracuje z takimi ludźmi, tak? Jeśli ktoś, okazuje się, jacyś nasi pracownicy uratowali człowieka z wypadku, inny uratował kogoś innego, który miał atak padaczki. Kolejny uratował następnego, który miał wylew krwi do mózgu. Panie, takich przykładów to ja mogę, jestem w stanie mnożyć ileś. I w tym momencie te wszystkie problemy, które pojawiają się z tym, powiedziałbym, mimo wszystko zarządzaniem ludźmi, idą na plan dalszy. Trzeba powiedzieć, że też taki stosunkowo od niedawna prowadzony taki projekt, od 5 lat może, wolontariatu pracowniczego, gdzie nasi pracownicy
sami chodzą, gdzieś coś robią. My ich staramy się jakoś tam wspomagać, a przynajmniej nie przeszkadzać. I później się dopiero okazuje, ile osób jest zaangażowanych w różne działania pomagające lokalnym społecznościom. Tak wielowymiarowe i tak bezinteresownie, że powiem tak, często gęsto mam kompleksy. Myślę, że każdy ma swoją rolę, bo te warunki, o których Pan wspominał, są niezwykle istotne, żeby pracownicy mogli zacząć, bo to jest też tak, niektórzy od dziecka, od wychowani tak w domu rodzinnym angażują się w pewne działania społeczne, inni dopiero poznają to na przykład w środowisku pracy. Jeżeli praca na to pozwala, to już jest wielka zaliczka do tego dobra, którym się pracownicy dzielą. Ja mam bardzo mi jest bliskie to, o czym Pan mówi, bo ja patrzę na to nie tylko z perspektywy firmy, ale też z perspektywy stowarzyszeń czy domów, które taką pomoc wolontariuszy zawodowych, takich firmowych przyjmują. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście tam się dzieje, może to nie jest dobre słowo, ale magia. W takim sensie coś zupełnie wyjątkowego, jeżeli tacy wolontariusze przyjeżdżają, mają na swoich koszulkach nazwę firmy, gdzieś to jest oczywiste, skąd, gdzie jest źródło, jakby skąd przychodzą. I nagle tam się dzieje po prostu coś, o czym Pan mówi, na wzajemne inspirowanie się. Tam, gdzie się spotyka dwójka osób i więcej, większa grupa osób, tam po prostu się wytwarza pewna atmosfera. W przypadku wolontariatu atmosfera absolutnie sprzyjająca dobru, wspieraniu się. Tak, tak. Coś, co jest jeszcze moim zdaniem też, bardzo nie lubię tego słowa, ale wyjątkowe w sensie mojej perspektywy, że liczba tych wolontariuszy cały czas rośnie. To tak, tak, tak. Rewelacja. Mówi Pan w taki sposób bardzo interesujący o swojej roli w firmie, jako o po prostu zadaniu, które zostało nadane. Ale czy tak było zawsze? Jakie były Pana początki w Aquanecie, bo to nie jest jakby kilka lat, tylko troszkę więcej. I jak ta ścieżka się kształtowała? Nie wiem, czy kogoś to będzie interesować w ogóle. Myślę, że na pewno młodych ludzi, którzy myślą, że albo nie wiem, którzy mają jakieś wyobrażenie o ścieżce zawodowej, jak się dochodzi, taki własny przykład na pewno może kogoś zainspirować. A panie co, moim pierwszym zawodem jeszcze przed Aquanetem to było ślusarz. Jestem z tego dumny. Ja pracowałem fizycznie, normalnie na warsztacie w fabryce. Ale już przechodząc do Aquanetu, to już jest przeszło ćwierć wieku, i też zaczynałem co prawda nie na stanowisku fizycznym, a umysłowym, ale jako szeregowy pracownik. Później ze względu na to, że jedna pani kierownik jednego działu odchodziła na emeryturę, zostałem kierownikiem. Później okazało się, że władze miasta chciały prywatyzować przedsiębiorstwo i potrzebny był ktoś ze znajomością angielskiego, a takich w tamtych czasach nie było wielu. Akurat wówczas coś potrafiłem powiedzieć, to zostałem członkiem zarządu przedsiębiorstwa. No a później zmarł mój nieodżałowanej pamięci poprzednik i zostałem prezesem. Więc tak szczerze mówiąc, to jak ktoś mówił, że jest przypadku, to ja zawsze mówię tak, bo to był przypadek. Mhm. Przypadek trochę taki, że trafiłem do Aquanetu, trochę przypadek to, że akurat ta pani odchodziła na emeryturę, trochę przypadek to, że rozpoczęła się wówczas sumarycznie nieudana prywatyzacja i tak dalej, no i też nieszczęśliwy przypadek, że zmarł ten mój poprzednik. Może to też rodzaj ciągłości, to znaczy był Pan też w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i był gotowy do tego, żeby to zrobić. Trzeba mieć jakieś swoje pomysły na siebie, długoterminowe. Tak. Nie takie, na co będę robić w przyszłym tygodniu, za miesiąc czy za rok, tylko co chciałabym robić za 5 lat, za 10, za 20. I próbować do tego dążyć. A najważniejsze jest to, żeby mieć ciekawą pracę. Zgadzam się. A gdzie szukać tych pomysłów? One są w nas? One są zapisane w ludziach? Czy inspirować się na zewnątrz? Panie co, nie ma jednej reguły. Pewnie w nas
to, co jest w nas, to i tak pochodzi z zewnątrz. Pochodzi ze spotkań z innymi ludźmi, pochodzi z czytania książek. Mnie często właśnie książki jakieś różne inspirują. Jedna rzecz jest pewna, a nie wiem, czy jedna. Podobno są dwie śmierci, podatki. Tak. Ale to, co warto zrobić, to warto spojrzeć na siebie, na ile się udaje, trochę z zewnątrz. Powiedzieć, okej, to dzisiaj jestem tutaj, potrafię to, tego nie potrafię, czy ja chcę to potrafić, czy chcę robić coś innego, czy jestem na to gotowy, ale trzeba też sobie zadać jedno pytanie. Czy ja chcę zapłacić cenę, jaką będę musiał, zmieniając pracę na inne stanowisko? Mam parę przykładów takich, gdzie ktoś bardzo chciał robić coś innego, no i później się okazało, że cena, jaką płacił, płaci się cenę na stanowiskach. Była za duża dla niego. Mam takie przykłady, że ktoś był na stosunkowo wysokim kierowniczym stanowisku i sam z niego rezygnował, ponieważ nie chciał płacić tej ceny. Ja to bardzo szanuję. Do dzisiaj jest pogodnym pracownikiem, bardzo otwartym. Na niektórych później taka sytuacja bardzo przytłacza. Wykonują pracę, która im się nie podoba, która ich przytłacza. To jest ważne, żeby sobie zdać sprawę z tego, w którym punkcie się jest. I rzeczywiście taka mądrość, bo zawsze idąc w jakimś kierunku, widzimy tylko część drogi, ale na przykład nie widzimy tego, co jest za zakrętem, więc jakby dokładnych konsekwencji danej decyzji nie wiemy. Więc przyznanie się do tego, że te konsekwencje są nie do końca odpowiednie, że się w tym nie odnajduje, to jest duża mądrość, rzeczywiście. Pamiętam, co miałem takiego, każdy ma pewnie, znajduje w życiu jakiegoś takiego mistrza, który coś mu... przekazuje mu jakieś wartości, jakieś zasady, albo robi ten taki styk i człowiek wchodzi na inne tory. I właściwie mogę powiedzieć, że w mojej drodze zawodowej no kilku się znalazło, ale dwóch było takich, którzy zmienili mój sposób podejścia do siebie. Jeden to był mój pierwszy szef rady nadzorczej tutaj w Aquanecie, który właśnie w czasie prywatyzacji on się wypytywał, co widzieliście, jak robiliście, jak oni to robią gdzieś tam w Anglii, we Francji, w Niemczech, w Belgii. Ja mu opowiadałem. I on mi w pewnym momencie powiedział, a ty byś potrafił to zrobić? Czy jesteś głupszy od nich? Mówię, nie wydaje mi się, żebym był głupszy. Czyli potrafisz to zrobić? Tak. To zrób. Rzecz taka prosta, tak? Ale jeżeli potrafisz coś zrobić, chcesz, żeby to było zrobione, zrób. Natomiast drugi, niestety już świętej pamięci, pan Staszek Kaczmarek, pracowałem kiedyś jako konstruktor. On miał stryja Kaliksta. Piękne imię. Tak. A mój jeden stryj mówił dwie rzeczy, których się musi trzymać. On mówi, pierwsze, pamiętaj chłopce, że musisz swoją robotę robić tak, żeby nikt po tobie poprawiać nie musiał. Po drugie, musisz się brać do roboty za rzeczy, na których się nie znasz. Bo jak będziesz czekał, aż ktoś przyjdzie, żeby dać ci robotę w rzeczy, której się znasz, to możesz czekać, każdy sobie dopowie. Zgadza się. Czyli... duże znaczenie ma to, kogo spotykamy w życiu, ludzie. A jak Pana zdaniem na to kształtowanie siebie, swojej ścieżki zawodowej wpływa i edukacja, jakby dwa aspekty, edukacja i dom rodzinny. To są jakby dwie odrębne rzeczy, a może nie. Jak Pan widzi rolę edukacji w kształtowaniu i nowych pracowników, kadry i domu rodzinnego? Pani co, ja mam takie, jak gdy prowadzę zajęcia ze studentami, to moim takim ulubionym powiedzeniem jest, że otrzymanie dyplomu na studiach to jest ostatni dzwonek, żeby wreszcie zacząć się uczyć. To jest moje takie punkt trochę wyjścia, podejście. A nie meta.
Tak, to jest otwarcie drogi, otwarcie drzwi, żeby powiedzieć, ok, teraz już wszystko jest w Twoich rękach, nikt Cię nie będzie egzaminów przeprowadzał. To jest, to Ty decydujesz, chcesz się uczyć, chcesz się rozwijać dalej, czy nie chcesz. A trzeba mieć tego świadomość, trzeba mieć świadomość tego, że czasami ten MGR przed nazwiskiem tak naprawdę na starcie drogi życiowej to jest niewiele, a czasami bardzo niewiele, że trzeba się dalej uczyć i dalej poznawać, niekoniecznie formalnie. Ja nie mówię tutaj o formalnej edukacji, natomiast mówię o takiej edukacji wewnętrznej, takiej czasami niekoniecznie zawodowej, ale warto poznawać różne inne rzeczy. I więc to, jeśli chodzi o edukację, studia są tylko narzędziem, które, znaczy instytucją, która daje nam narzędzie, które daje nam wiedzę po to, żeby rozpocząć naukę. Rodzina bardzo ważna, tak? To jest, ja nie ukrywam, że bardzo dużo do dzisiaj z tyłu głowy mi brzmi wiele takich zasad, które mi moi rodzice wpoili. Moja mama mi zawsze mówiła, jak przyszedłem z czwórką, to czemu nie z piątką? A jak przyszedłem z piątką, tylko z jedną? To czasami to też trzeba przefiltrować, żeby nie wejść w jakąś taką samonapędzającą się wariactwo, tak? Ale to jest to takie trochę dążenie do doskonałości. Z drugiej strony to takie właśnie podejście do innych ludzi. Jeżeli się stoi na samej górze w drabinie hierarchicznej w firmie, żeby przypadkiem komuś do głowy nie przyszło, że jestem lepszy niż inni. Że szczególną ochroną wówczas trzeba obejmować ludzi, którzy są gorzej formalnie wykształceni. Ja tutaj mówię szczególnie o pracownikach fizycznych. Tak? Nie wszyscy z nich są formalnie dobrze wykształceni. Czasami mogą się pogubić i to obowiązkiem szefa jest takim szczególnym zadbanie o tych ludzi, żeby zachowywać równowagę, żeby ci ludzie się czuli dobrze, w dobrym miejscu, w dobrym momencie, żeby przypadkiem, nie daj Boże, nie poczuli się, że są jakimś czymkolwiek gorszym. Albo narzędziem najgorszym. Tak? W związku z tym to jest, to są te wartości, które wyniosłem z domu. Nigdy nie jestem lepszy w niczym i gdziekolwiek. Z drugiej strony, czy ja dzisiaj jestem lepszy, jeśli chodzi o moje kompetencje, moje zaangażowanie, moją wiedzę, niż byłem rok temu? Czyli jak się porównywać, to tylko do siebie z innego czasu, tak. A nie do innych tak. Do siebie. Można powiedzieć tak, że ktoś jest dla mnie wzorcem. Tak. Tak, i ale to jest chciałbym, pozytywne porównanie. Tak, chciałbym osiągnąć taki poziom kompetencji, wiedzy, umiejętności, jakie ma ktoś gdzieś. Zawsze trzeba podchodzić z dużą pokorą. Myślę, że też odpowiedział Pan na moje pytanie odnośnie tego, co Pana nadal fascynuje w tym życiu zawodowym, w tej pracy z ludźmi, to właśnie to ciągłe odkrywanie, jeżeli wychodzi Pan z tej pozycji człowieka ciekawego świata i ciekawego drugiego człowieka, to nigdy nie ma nudy. Nie. Ja powiem tak, no już trochę tych pracy zawodowej mam znacznie więcej za sobą niż przed sobą. Mój absolutnie najgorszy okres w pracy zawodowej był w jednej firmie, w której pracowałem, gdzie przez pół roku nie miałem co robić. To jest trauma, która do dzisiaj, bardzo źle wspominam i to jest jeden koszmar. Jak człowiek ma za dużo pracy, to sobie z tym poradzi. Lepiej, gorzej, szybciej, ale wolniej, zrobi. Ale sobie poradzi. Jak nie ma co do roboty,
nikomu nigdy tego nie życzę. Powoli się zbliżamy do końca, ale jeszcze dwa pytania, pozwolę sobie. Jasne. Jak Pana zdaniem to, co robimy po pracy, ma wpływ na to, jak zachowujemy się, co robimy w pracy? Czyli trochę balans między tym życiem prywatnym a zawodowym. Pewnie jest. Znaczy ja się staram jednak mimo wszystko dosyć mocno oddzielać moje życie prywatne od zawodowego. Dlatego współczuję ludziom, którzy są jakimiś celebrytami, czy kimkolwiek, którzy nie mają tego, nie, siłą rzeczy ukrywają się przed paparazzimi. Żartuję. No to jest oczywiste, że jakiś wypoczynek i tak dalej, to ma wpływ. Tak? Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś jest ciekawy świata, ciekawy tego, co robi, ma ciekawą pracę, to gdzieś mimo wszystko będzie krążył wokół tego zainteresowania. A oczywiście pójście na grzyby, tak? No to jest taki zupełny odpoczynek i część tak. pieśni. No? Mózg się wyłącza, szuka tylko tych brązowych łebków. Tak. Ale ja to patrzę na to z mojego punktu widzenia, gdy w pewnym momencie zająłem się naukowo zarządzaniem. Ja stwierdziłem, że nie mam wystarczającej wiedzy z praktyki, żeby robić to lepiej. W związku z tym po pracy często gęsto zajmuję się właśnie moją taką aktywnością naukową, czasami dydaktyczną. To na koniec poproszę Pana o taki apel, może radę. Co Poznaniak, co Wielkopolanin albo po prostu Polak może zrobić, żeby ochronić nasze środowisko, żeby zadbać z szacunkiem, odnosić się do tego, co otrzymaliśmy i żeby kreować, a nie niszczyć? Myśleć. To chyba nie jest odpowiedź, której Pani się, jest, to jest piękna której odpowiedź. Pani oczekiwała. To jest piękna odpowiedź. Ale myślenie w kategorii też przyszłości. Czasami myślę o tym, w jakim świecie będzie żyła moja wnuczka. Co ja jej zostawię dobrego, co ja jej zostawię złego. To jest oczywiste, tak, że przepraszam bardzo, jeżdżąc samochodem zostawię jej coś złego. Kupując dodatkowe 3 koszule, 2 pary spodni, zostawię jej coś złego. Ale odkładając książki na półkę, puszczając je w ruch, żeby ktoś mógł inny przeczytać, zostawiam coś dobrego. Segregując odpady, zostawiam coś dobrego. I tak dalej, i tak dalej. Żadne wielkie rzeczy. Nie potrzeba nam dzisiaj herosów, którzy będą dali koszulę i manifestowali. Oczywiście manifestacje też są potrzebne. Jeżeli ktoś chce nam zafundować jakąś demolkę środowiska. Ale na co dzień to, co może robić 40 milionów Polaków prawie, to jest myślenie. To jest pomyślenie o tym, może tego nie kupię, bo mam już 2 takie w szafie. I to jest pomyślenie o tym, że może pójdę pieszo, zamiast jechać 400 metrów do sklepu samochodem. Albo pojadę rowerem i jeszcze zrobię coś dla siebie, nie tylko dla pokoleń. Na przykład. Tak. Bardzo dziękuję. To ja bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.